Witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę wczesnowiosenną, czyli sasankę. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Sasanka zwyczajna, Pulsatilla vulgaris, gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w Europie. Niegdyś występowała w Polsce w środowisku naturalnym, ostatnio widziana tylko na Lubelszczyźnie, jednakże już prawdopodobnie wymarła na naturalnych stanowiskach. Jest natomiast często uprawiana. Oprócz typowego gatunku w uprawie występują jej mieszance określane często nazwą sasanka ogrodowa i często mylone z sasanką zwyczajną. Sasanka ma liście odziomkowe w rozetce, blisko ziemi. W zależności od podgatunku pojawiają się przed, po lub w czasie kwitnienia. Dopiero w pełni lata są całkowicie rozwinięte. Kwiat jeden, duży, szczytowy, fioletowy kwiat na łodydze, zwieszający się w dół. Czasami spotyka się kwiaty o białej barwie. Po przekwitnięciu, owocostan zawierający niełupki wygląda jak puchata kula. Niełupka, o długości około 3,5 cm, zrośnięta jest z odstającą, jedwabiście owłosioną szyjką. Gatunki flory polskiej wyróżniają jej 6 gatunków: sasankę alpejską, sasankę łąkową, sasankę otwartą, sasankę słowacką, sasankę wiosenną i sasankę zwyczajną. Większość z tych gatunków wykorzystywana jest jako rośliny ozdobne. Dominującym gatunkiem w naszym kraju jest wspomniana wyżej sasanka zwyczajna. Sadzonki oraz siew z nasion powinny trafić na stanowiska z glebą piaszczysto-próchniczą o lekkiej wilgotności podłoża. Sasanka zwyczajna preferuje miejsca ciepłe, dobrze nasłonecznione. Jest rośliną światłolubną. Sadząc ją warto pamiętać o tym, że zakwita już w marcu. Polecana do kompozycji cebulowych kwitnących na wiosnę. Świetnie prezentuje się w sąsiedztwie zawilców. Ma swoje zastosowanie w alpinariach, do ogrodów skalnych i skalników. Znakomicie prezentują się też przy kamiennych ścieżkach, kamiennych murkach i innego rodzaju kamiennych konstrukcjach. Polecana jest do tworzenia miniaturowych ogródków. Ponadto jej wygląd sprawia, że z powodzeniem poleca się ją sadzić w ogrodach w stylu wiejskim, tradycyjnym oraz nowoczesnym. Warto mieć na uwadze, że sasanka jest rośliną toksyczną i trującą.